Dzień dobry Państwu, witamy w nowym sezonie Polskiej Hokej Ligi. Hokejowe emocje częściowo już za nami, bo IJK HGK z Jastrzębie grał w Lidze Mistrzów, a przede wszystkim reprezentacja Polski rywalizowała w Bratysławie o prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich. O tym będziemy też dzisiaj rozmawiać. Magazyn hokejowy podzielony zostanie na dwie części. Pierwszą poświęcimy kadrze i temu obiektowi, w którym dzisiaj się znajdujemy, a druga poświęcona już będzie zmaganiom ligowym nie tylko seniorów w Ekstralidze, ale także temu, co działo się już w miniony weekend w młodzieżowej hokej lidze, bo tam też wielkie emocje mieliśmy. Pierwszym naszym gościem jest Zbigniew Bryjak, olimpijczyk z Calgary, ale przede wszystkim dyrektor Bytomskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli mogę powiedzieć gospodarz tego obiektu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wreszcie możemy spotkać się w tym obiekcie, bo długo czekaliśmy na to, żeby w Bytomiu lodowisko z prawdziwego zdarzenia powstało. On od kilku miesięcy jest, a dzisiaj sezon możemy zainaugurować wreszcie w takim wspaniałym obiekcie jak ten. No cieszymy się niezmiernie wszyscy. Całe środowisko hokejowe, jak i nasi kibice, nasi mieszkańcy naszego miasta z tego obiektu. Naprawdę jest to obiekt, myślę, skrojony, że tak powiem, dla potrzeb hokeja, jak i również dla oferty takiej publicznej, czyli dla ślizgawkowiczów. To miał być obiekt, czy to ma być obiekt dla wszystkich. To nie ma być obiekt tylko i wyłącznie dla hokeistów i hokeistek, ale także dla mieszkańców. Czy rzeczywiście tak to się dzieje? No bo już czas taki na rozpędzenie się mieliście. Tak, tak. Tak to zostało pomyślane, żeby ten obiekt nie był tylko stricte dla hokeistów, bo przecież duża rzesza naszych mieszkańców chce korzystać i jak widzimy teraz po tych pierwszych miesiącach korzysta z naszego lodowiska. Jest oczywiście tutaj zaplecze dla tych naszych ślizgawkowiczów. Bardzo duża, obszerna szatnia z wypożyczalnią łyżew, z szafkami na swoje rzeczy, więc tutaj jeżeli chodzi o tą stronę zabezpieczenia dobrych warunków dla naszych odwiedzających to lodowisko ślizgawkowiczów została zapewniona. Zawodnicy nie muszą wreszcie przechodzić się z szatni przez podwórko bytomskie na lodowisko, tylko mają te szatnie zamieszczone na obiekcie, są pomieszczenia gastronomiczne, jest galeria sław, w cudzysłowie mówiąc, ale trofeów także bytomskiej Polonii, więc tak naprawdę jest wszystko, czego potrzeba? Dodałbym tu jeszcze salę gimnastyczną, która jest potrzebna, jeżeli chodzi o dobry tok treningowy. Mamy siłownię, mamy gabinet odnowy, więc wszystko to, co potrzebne jest dla sportu takiego wyczynowego, jest zapewnione. I oczywiście jest, tak jak już wspomniałem wcześniej, zapewnione dla publiczności te warunki, które spełniają, żeby naprawdę w bardzo dobrych warunkach przyjść i spędzić miło czas. No to nasuwa się jeszcze pytanie, czy macie też miejsce w grafiku jeszcze? No tutaj oczywiście są trudności, bo obłożenie tego lodowiska jest naprawdę od godzin wczesnych rannych do godzin późno wieczornych, bo wspomnieć za plecami akurat trenują chyba dzieci polonii. Trenują tak? Dzieci, tak, czyli jest to szkoła mistrzostwa sportowego, która tutaj u nas trenuje. Do tego jeszcze chciałbym jeszcze wspomnieć, że jest dużo grup amatorskich, które takich rekreacyjnych, które bardzo chętnie już wcześniej trenowały, a teraz też tutaj właśnie te grupy w tych późnych godzinach wieczornych, bo tylko wtedy one są dostępne, żeby można było sobie potrenować, są wykorzystywane, no i naprawdę kończą się bardzo późnymi godzinami wieczornymi te zajęcia. No patrząc na to, co ma się dziać na lodowisku, bo oczywiście obiekt jest dla mieszkańców, jest dla hokeistów, ale obiekt musi żyć także wielkimi imprezami. Co ważne, też znaleźliście się już w kalendarzu tychże imprez właśnie, bo przecież będą i kwalifikacje, prekwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich hokeistek. Docelowo mają być na przykład Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, więc już macie takie dalekosiężne plany również. Mamy, no tak, obiekt spełnia wszelkie warunki, żeby tego typu imprezy robić, tak, i bardzo chętnie myślę, organizatorzy tych imprez, które mają się wydarzyć, będą korzystali z tego obiektu, ponieważ no, spełnia on warunki, żeby taką imprezę zorganizować. To mała dygresja, ilu kibiców tutaj wejdzie? Docelowo około 1500. Czyli na te imprezy wystarczy? Może się zdarzyć, że na te imprezy
rangi międzynarodowej, może się to okazać troszkę na ten czas, może, że będzie, że byłoby większe zainteresowanie. Jednak my patrzyliśmy w przekroju, przy budowie, przy projekcie tego obiektu. Chodzi o funkcjonalność, chodzi o utrzymanie też obiektu, więc ta liczba nie jest tak przypadkowa, że taka wielkość, pojemność tego lodowiska jest. Oczywiście na pewno duża rzesza wolałaby, żeby było to lodowisko większe, ale z naszych przeliczeń, z naszych obserwacji ilości kibiców średniej na lodowiskach uznaliśmy, że taka wielkość jest wystarczająca. Co za tym idzie, tak jak powiedziałem, obiekt trzeba utrzymać, koszty utrzymania są bardzo ważne i dlatego też ten aspekt był brany pod uwagę. Z ekonomicznego punktu widzenia zawsze lepiej, jeżeli 100 kibiców będzie narzekało, że biletów nie kupiło, a w środku będzie komplet, niż jakby miało być 500 pustych miejsc, tak? Życzylibyśmy sobie, żeby na każdym meczu był komplet i wtedy na pewno byłoby to dobre. Wracając do kalendarza imprez, bo przerwałem panu, turniej kwalifikacyjny hokeistek, być może Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, także staracie się o te imprezy. Staramy się o te imprezy, zresztą wcześniej przed turniejem kwalifikacyjnym w Bratysławie reprezentacja u nas też trenowała. Pierwszy raz sprawdzała ten obiekt, z wiadomości moich są bardzo zadowoleni z tego obiektu, że spełnia to wszystko to, co ich oczekiwania, które są potrzebne do dobrego przygotowania, więc liczymy na to, że w przyszłości reprezentacja jeszcze u nas zawita i będziemy ich tu gościć u nas. Wiadomo, że narzekamy na to, że nowoczesnych lodowisk mamy bardzo mało. Czy trudno było wskoczyć właśnie w ten kalendarz, skoro cały czas szukamy takich nowoczesnych obiektów, no bo w tym momencie jesteście może nawet najnowocześniejszym lodowiskiem, bo tyscy włodarze też zmodernizowali swój obiekt, mają nowoczesne oświetlenie, dużo większą na pewno pojemność trybun, jest tafla, ale powstali już ileś lat temu, no wy powstaliście w tym roku. Tak, no tych modernizacji przeprowadzili już na byłym obiekcie, tak, więc też byli ograniczeni jakimiś sprawami typu, że to już jest i można było coś jeszcze wymyślić, żeby to usprawnić, tak. Myśmy zaczynali od nowa i dlatego mieliśmy większe szanse na to, żeby ten obiekt był bardziej funkcjonalny. Gołębi nie ma. Gołębi nie ma. Był czas na samym początku, że te gołębie tutaj próbowały się u nas jeszcze zadomowić na tym nowym obiekcie, ale no niestety nie wyraziliśmy zgody na to. Łagodnie potraktowaliście? Bardzo łagodnie, także pilnujemy tego, bo te gołębie się tu jeszcze próbują do nas wprowadzić, ale mamy tutaj takie zabezpieczenia, takie śluzy, że się nie dostaną. Poza tym nie ma, na starym lodowisku było tyle dziur, tyle szpar, przez które się mogły dostać w każdej chwili. Teraz takiej możliwości nie ma. No to teraz jeszcze jeden temat, być może nie powinien być skierowany do dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale drużyna Polonii Bytom, bo jeżeli lodowisko ma działać, ma funkcjonować, ma żyć, no to musi być też na co dzień drużyna taka z prawdziwego zdarzenia, walcząca o najwyższe cele. Teraz poloniści walczą o najwyższe cele, ale na pierwszoligowym froncie. Ubiegły sezon bardzo udany, teraz znakomity początek, o czym będziemy mówić w dalszej części naszego magazynu. No ale pierwsza liga to chyba nie jest ten szczyt marzeń, który tutaj mają w Bytomiu. No na pewno nie. Dla mnie osobiście oczywiście jestem zainteresowany tym, żeby ta drużyna wróciła do Ekstraligi i żeby, bo myślę, że tam jest jej miejsce. Jednak trzeba podejść do tego, do tej sprawy spokojnie i bez nerwów, tak? Trzeba budować drużynę, uważam, na własnych wychowankach, bo tak jest dobrze. Ewentualnie można się wzmocnić jakimiś zawodnikami z lig zagranicznych. Niemniej naprawdę spokojnie do tego podchodzimy, bo chcemy zrobić takie trwałe podstawy do tego, żeby ta drużyna później mogła funkcjonować w Ekstralidze. Jak odbierał pan klucze do tego lodowiska, to poczuł pan oddech ulgi, że wreszcie jest, czy dumę, że macie taki stadion zimowy, jaki jest?
i to, bo wiele lat czekaliśmy na to, żeby taki obieg u nas powstał. Obieg poprzedni, który był naprawdę już nie spełniał żadnych warunków, żeby ten hokej się mógł tu u nas rozwijać. Dlatego myślę, że na podbudowie tego obiektu drużyna do nas, u nas powstanie, dobra drużyna, na dobrym poziomie i mam nadzieję, że no nie chciałbym tutaj o jakimś terminie mówić, ale myślę, że jeszcze mistrz Polski do Bytowia zawita. Ja pytam też Pana jako byłego zawodnika, bo na przestrzeni lat mógł Pan wszystko obserwować, jak się zmienia nawet infrastruktura w naszym kraju, nie tylko w Bytomiu, ale wszędzie. No, przez długi, długi okres czasu był może nie regres, ale była taka prawdziwa stagnacja, nic się zupełnie nie działo. Teraz widzi Pan, że trochę się to zmienia? Tak, zmienia się. Ja uważam tak, że to wszystko zależy od ludzi, tak? Ludzie decydują o tym, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić. Jeżeli jest dobra wola, jeżeli jest, znajdzie się grupa ludzi, która chce, są zapaleńcami, którzy się tu wychowali też na tych warunkach, więc dążą wszyscy do tego, żeby takie obiekty powstawały, żeby to funkcjonowało. Ja też powiem szczerze, że gdzieś tam wcześniej nie wyobrażałem, znaczy się nie przypuszczałem, że gdzieś tam będę miał zaszczyt, bo tak to uważam, że gdzieś tam jakąś małą cegiełkę dorzucę do tego, że taki obiekt jak tutaj by to mi powstanie. Wiadomo, że największym magnesem rozwoju dyscypliny nie jest infrastruktura, ale są sukcesy. Reprezentacja Polski, obserwowaliśmy ją nie tak dawno w Bratysławie, wszyscy podkreślają, że wstydu absolutnie nie było. Awans był praktycznie poza zasięgiem i to wiedzieliśmy w momencie, kiedy już awansowaliśmy w Kazachstanie, bo rywale byli naprawdę z najwyższej półki. No to jak ocenia tę grę olimpijczyk z Calgary, były reprezentant Polski? Powiem tak, że serce mi mówiło, wiadomo, każdy liczy na to, że być może się jakiś cud wydarzy. Rozum mówił co innego, jednak ten występ w Bratysławie pokazał, że nie jest tak źle z naszym hokejem, że naprawdę skoro jest nas stać osiągnąć taki wynik jak ze Słowacją, to... Z Białorusią. Przepraszam, z Białorusią. To znaczy się, że mamy jakieś podstawy do tego, żeby ten trend, żeby ten sposób utrzymać i żeby można było osiągać te wyniki w takim szerszym wymiarze. Także, że nie jest to tylko jakiś jednorazowy wyskok, tylko możemy to gdzieś tak utrzymać, żeby te wyniki później nas zadowalały. A czego Pana zdaniem zabrakło, żeby to potwierdzić na przykład w meczu z teoretycznie najsłabszą w tym turnieju Austrią? Bo być może nie jesteśmy jeszcze aż na takim poziomie, żeby zagrać cały turniej na takiej wysokiej dyspozycji. Może daliśmy z siebie wszystko na początku, wygraliśmy z Białorusią, no ale później Słowacja sprowadziła nas na ziemię i trochę skrzydła opadły. Tak, ja myślę, że kluczem do tego, żeby te wyniki lepsze osiągać, musimy grać z dobrymi rywalami. Musimy grać z dobrymi rywalami, musimy grać częściej z takimi rywalami, którzy zmuszą nas do grania na najwyższych obrotach. Jeżeli my takie mecze będą, reprezentacja będzie rozgrywała z tymi rywalami z tej wyższej półki, to na pewno progres będzie duży i będzie to procentowało w przyszłości. Wiadomo, że często też się powtarza takie slogany, że jeżeli brakuje Ci umiejętności, to nadrabiasz wolą walki, zaangażowaniem i ambicją. Widział Pan to, czy widział Pan umiejętności w naszej reprezentacji w Bratysławie? Wola walki, tak, myślę, że to jest podstawa. Umiejętności, były takie momenty, że te umiejętności nasze były przekazywane, że umiemy grać w hokeja, tak, tylko musimy jeszcze dopracować to, żeby te umiejętności umieć utrzymać przez cały mecz, tak, bo
na tym etapie my nie możemy sobie pozwolić na jakieś chwile rozprężenia, tak? Musimy być skoncentrowani na 100% i umieć sprzedać to, co umiemy na ten dzień dzisiejszy. Na pewno przeciwnicy przewyższali nas umiejętnościami indywidualnymi, indywidualnej techniki jazdy na łyżwach, ale są to rzeczy, które można jeszcze gdzieś nadrobić. Nawet w takim wieku seniorskim, gdzie zawodnicy już są ukształtowani i pewne nawyki już mają, ale ja uważam, że praca cały czas, poprawiać to i przede wszystkim grać z dobrymi przeciwnikami. I polscy hokeiści chyba dali dowód też tego, że trzeba mówić o polskim hokeju, bo warto, bo po Białorusi zrobiło się tak głośno, że nagle wszyscy zaczęli zauważać, że polski hokej istnieje i wcale nie jest, tak jak pan powiedział na początku, tak źle, jakby się wydawało. Tak, oczywiście, jeżeli czym więcej będzie szumu wokół hokeja, tak, zainteresowania, to na pewno będzie to pomagało czy klubom w pozyskaniu sponsorów, zawodnikom, w pokazywaniu się. Dobry jest, myślę, też trend, że ci nasi zawodnicy gdzieś wyjeżdżają do tych lig zagranicznych, bo tam grając za granicą naprawdę trzeba się starać, bo musisz pokazać, że jesteś lepszy od zawodnika, który jest w tym kraju gra, więc na pewno jeszcze to wyzwoli w tych naszych zawodnikach jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą taką chęć pokazania się i zaistnienia, a przez to pójdziemy wszyscy w górę jako całość i w momencie, w którym ci nasi zawodnicy zjawią się u nas z powrotem, tą jakość całej drużyny będą mogli podnieść. I być może pojawi się jeszcze więcej takich młodych zawodników, jak ci, którzy trenowali przed momentem za pana plecami, bo to też jest ważne. Tak, to jest ważne. Wiadomo, że sukcesy, popularność drużyny napędza, tak? Więc ta młodzież ogląda te wydarzenia sportowe i dlatego będzie się garnąć do tego sportu. Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi tutaj o naszą młodzież w tych trudnych warunkach, które były do tej pory. Praca z młodzieżą też nam się naprawdę, dzięki pracy trenerów, organizacji, istnieliśmy na naszej mapie Polski, jeżeli chodzi o hokej. Drużyny młodzieżowe zdobywają Mistrzostwa Polski, więc jestem pełen nadziei i w zasadzie jestem przekonany, że jeżeli chodzi o młodzież i teraz na podbudowie tego obiektu, nie musimy się martwić o przyszłość, bo ta młodzież na pewno się tu u nas zjawi i będzie trenować. Być może dobre fluidy są w Mabytomskim Lodowisku, skoro reprezentacja tu trenowała, a później pokonała zespół Białorusi. Zbigniew Bryjak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, był naszym gościem, również olimpijczyk z Calgary. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O hokeju trzeba mówić, o hokeju warto mówić, dlatego my będziemy o nim opowiadać jeszcze dużo, a już za chwilę druga część naszego magazynu. Zejdziemy szczebel niżej, bo już nie o reprezentacji mówić się będziemy, chociaż może kilka słów padnie, ale będziemy wspominać o tym, co wydarzyło się w MHL-u, no i przewidywać, co może wydarzyć się w Ekstralidze. That was just the beginning. Druga część naszego magazynu hokejowego, jak powiedziałem wcześniej, poświęcona temu, co dzieje się w rozgrywkach ligowych. Zatem nasz gość związany stricte z tym, co wydarzyło się w miniony weekend w młodzieżowej hokej lidze, Aleksander Bodora, obrońca Polonii Bytom. Witam cię serdecznie, wszystkich. Dzień dobry. I Mateusz Szpaczyński, Telewizja Polska Katowice, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Olek, zaczniemy od ciebie, bo MHL to jest coś, co Polonii Bytom wybitnie pasuje. W poprzednim sezonie znakomite występy, pewne zwycięstwo, no a w tym sezonie lepiej chyba rozpocząć nie mogliście, bo wygraliście najpierw 7-2, a później była już zdecydowanie wyższa wygrana, o której możesz opowiedzieć. No myślę, że
Nasza drużyna jest tutaj zbudowana z doświadczonych zawodników, którzy mają doświadczenie nie tylko na taflach MHL, jak również PHL. Tak samo przyszły tutaj dobre wzmocnienia w postaci obcokrajowców, jak właśnie Polini, czy tutaj właśnie bracia, nasi bliźniacy. No, myślę, że spotkanie z Krakowem było nieco cięższe niż z Oświęcimiem, ponieważ... Powiedz, ile było z Unią? Z Unią było 13-1, z Krakowem było 7-2. Proszę Cię bardzo. Myślę, że właśnie tutaj się zgrywamy i będzie tylko coraz lepiej. No, z Unią to był taki mecz, w którym, jeżeli dobrze sprawdziłem, bo przyznam, nie byłem na tym spotkaniu, strzeliście 2 gole w jednym osłabieniu. Dokładnie tak. Strzeliśmy 2 gole w czwórkę. Jak to się dzieje? No, Unia próbowała założyć zamek, 2 razy skontrowaliśmy. Jedna właśnie była akcja sam na sam, a druga tej 2-1 podejrze, z tego co pamiętam. Że jesteście mocni, to chyba nie trzeba Was przekonywać. A uważasz, że jesteście znowu faworytem całej ligi? Uważam, że jesteśmy faworytem całej ligi, że jesteśmy mocni na MHL, lecz troszkę za słabi na Ekstraklasę, Ekstraligę. To wszystko jeszcze przed Wami, Mateusz, jak tak patrzysz na te młodzieżowe rozgrywki, no bo zawsze mówimy o tym, że trzeba patrzeć w przyszłość polskiego hokeja i o tych zawodników, którzy grają, czy w Polonii Bytom, czy w Unii Oświęcim, czy w Stoczniowcu, na Przodzie i tak dalej, bo tych drużyn tam jest sporo, no to możemy powiedzieć, że chyba będzie z kogo czerpać, bo tak patrzymy, no przede wszystkim na Polonię, bo wiadomo, że to jest drużyna wybijająca się. No na pewno tak, myślę, że warto tutaj wspomnieć o JKH, czy o zespole z Sanoka, które no z różnych względów też przez jak JKH przez dłuższy czas musiało czerpać właśnie z własnych zasobów i teraz zbiera tego owoce. Sanok, chociaż w poprzednim sezonie no może nie odegrał jakiejś znaczącej roli, to jednak też pokazał w paru spotkaniach, że gdzieś tam może napsuć krwi faworytom. I myślę, że ta młodzież właśnie, jeśli dostaje szansę, nawet na tym najwyższym poziomie, to ona z czasem okrzepnie. No i na pewno to będzie z korzyścią i dla ligi, i dla reprezentacji. Skoro wspomniałeś o Jastrzębiu, Olek, do Ciebie muszę zapytać, jak ta współpraca wygląda, bo nawiązaliście współpracę z Jastrzębianami, wspomagali Was w poprzednim sezonie kilkoma zawodnikami, no i wygląda na to, że współpraca, jeszcze raz się powtórzę tym słowem, pomiędzy drużyną, która jest najlepsza obecnie w Polsce, a Polonią Bytom, nie tylko może się rozwijać, ale może Wam bardzo dużo dać. Myślę, że współpraca z Jastrzębiem jest bardzo dobra dla nas. W pierwszym sezonie dużo zawodników pobieraliśmy tam z Jastrzębia, z pierwszej ligi, tak samo z Ekstraklasy. Dużo nam pomogli, ponieważ drużyny mieliśmy mniej. W tym roku będziemy czerpać z nich mniej, ponieważ nasza drużyna jest bardziej rozbudowana, jest nas dużo więcej, brakuje tylko kilku osób. No i potrzebujemy tylko kilku osób z Jastrzębia. Z tego co słyszałem, to trener chce grać właśnie swoim i swoją drużyną, a czerpać tylko kilka osób z Jastrzębia. A czego nauczyliście się? Od Jastrzębia? Na przykład, no. No, na przykład od takiego zawodnika jak Pelarczyk czy Jarosz nauczyliśmy się dużo takich aspektów profesjonalizmu, jak podchodzą do meczu, całkiem inaczej niż tutaj właśnie zawodnicy niektórzy z MHL-u, którzy dopiero się uczą tak jakby tego profesjonalnego hokeju i na przykład nie są tak profesjonalnie nastawieni do meczu jak inni, że rozmawiają, a tutaj właśnie taki Dominik Jarosz właśnie był na kilku meczach, to on właśnie skupiony do meczu, podchodził z pełnym profesjonalizmem i dali nam właśnie dużo jakości i dużo nam pomogli. I teraz strzela w Lidze Mistrzów, więc dla Was to też jest taki impuls, taki sygnał, że jak ja będę ciężko pracował, to też mogę tam się znaleźć? No, mam nadzieję, że się tam któryś z nas znajdzie. Takie mamy nadzieje. Właśnie Dominik Jarosz bardzo zaskoczył pozytywnie, strzelił aż 2 gole i to nie byle jakiej drużynie. I poszły oklaski również z Bytomia. No to powiedzmy parę zdań o tych występach Lidze Mistrzów, bo na pewno śledziliście, jak radzili sobie Jastrzębianie. Jesteście zaskoczeni ich dobrą postawą, no bo nie czarujmy się, że to jest pułap rozgrywek tak elitarny, że trudno tam się odnaleźć, szczególnie będąc debiutantem. Mateusz? No ja szczerze mówiąc jestem zaskoczony, bo myślę, że wiele osób nie wiedziało, czego się do końca spodziewać po JKH, bo no, trzeba przyznać, że jednak po tym mistrzowskim i historycznym sezonie no, taki trzon drużyny został rozebrany. Zostali tacy zawodnicy jak Philips, Choworka, zostali zastąpieni nowymi i nikt pewnie do końca nie wiedział, jak JKH będzie wyglądało w tej nowej odsłonie i te pierwsze mecze w Lidze Mistrzów pokazały, że mimo, że były przegrane, no, że jest spory potencjał w tym zespole. Olek, Wy też pewnie patrzycie tak w tamtym kierunku. Również mnie zaskoczyło,
właśnie po takiej dużej przebudowie drużyny nie wiedzieliśmy się czego spodziewać. Jeszcze mnie bardzo dobrze zaskoczyło, szkoda tego i porażki pokarnych, mogliśmy tam wygrać. No i tyle w sumie. Przed momentem naszym gościem był dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale padło kilka słów dotyczących przyszłości Polonii Bytom i tego, że macie grać docelowo w Ekstralidze i o te najwyższe cele. Na razie cieszycie się ze wspaniałego obiektu, na którym gościmy, natomiast no też pewnie nie możecie się doczekać tej Ekstraligi, bo powiedziałeś, że jeszcze jesteście za słabi na PHL, ale na tyle mocni, żeby wygrywać MHL. No to ile wam brakuje do tego, żeby znaleźć się w Ekstraligi? Osobiście uważam, że między PHL a MHL jest duża różnica klasy. Myślę, że nie wiem, to nie zależy niestety ode mnie. Jeśli to zależało ode mnie, gralibyśmy już na co dzień w PHL. Osobiście mam takie cele i mam nadzieję, że każdy zawodnik ma cel, żeby grać tutaj właśnie w najwyższej lidze. Kiedy i co, to nie do mnie kierować to pytanie. No ale myślisz, że sportowo dużo wam jeszcze brakuje? Bo nie sztuką jest zgłosić się do PHL-u w tych czasach, bo wystarczy wykupić dziką kartę, ale sztuką jest tam grać na takich zasadach trochę swoich, nie być w cudzysłowie mówiąc SMS-em, który przegrywa kilkunastoma golami, tylko żeby móc powalczyć. Myślę, że niedużo. Myślę, że to kwestia kilku zawodników, jakichś obcokrajowców na dobrym poziomie z doświadczeniem w innych ligach lub właśnie w PHL. Myślę, bo właśnie tutaj jest trochę doświadczenia, ale jednak trochę go brakuje. No to jak powiedziałeś o obcokrajowcach, a nie ma w was takiego strachu w młodych hokeistach, bo zawsze się mówi, że to waszym kosztem pojawiają się obcokrajowcy w składach zespołów. Nie boicie się, że stracicie wtedy miejsce? Jakaś obawa jest, aczkolwiek no taki jest hokej, taki jest sport, że trzeba po prostu dłużej trenować, żeby być lepszy od obcokrajowców i właśnie się pokazywać z jak najlepszej strony. To, że oni przychodzą i są szkoleni inaczej, moim zdaniem lepiej, to właśnie to spowoduje to, że obcokrajowcy właśnie zastępują Polaków. A twoim zdaniem ci obcokrajowcy rzeczywiście są lepsi? Ci, którzy przychodzą? No, większość tak. Nie pytam o Polonię Bytom, bo trudno ci się wypowiadać o swój klub, bo jeszcze będą czekali koledzy pod lodowiskiem później. Natomiast no, pytam, jak tak patrzysz na całokształt polskiego hokeja? No, jeśli właśnie patrzę tutaj właśnie na Ekstraligę, to widać, że zawodnicy, którzy są ściągani, to są naprawdę na wysokim poziomie i często na dużo lepszym niż właśnie Polacy. To dlaczego nasi zawodnicy nie są na takim poziomie, jak myślisz? Myślę, że to jest kwestia szkolenia od najmłodszych lat. Czyli jeszcze brakuje? Jeszcze brakuje. Trzeba wcześniej zaczynać. Mateusz, zgadzasz się z Olkiem, że to jest kwestia szkolenia przede wszystkim, czy kwestia jakiejś mentalności też? Myślę, że w sumie i jedno i drugie. No, ze szkoleniem mamy problem tak naprawdę nie tylko w hokeju, tylko też w innych dyscyplinach. Chodzi mi o te, powiedzmy, ten najniższy szczebel, że dopiero gdzieś teraz może tak jak w pierwszej części magazynu wspominaliście, że przez długi czas była stagnacja, jeśli chodzi o nie wiem, infrastrukturę, to mam wrażenie, że tak samo długi czas pod względem szkolenia niewiele się działo i dopiero teraz może gdzieś idziemy do przodu. No i cóż, no myślę, pozostaje mieć nadzieję, że właśnie będzie coraz lepiej, no i że będziemy czerpać z tych doświadczeń od zagranicznych zawodników, czy zespołów, czy lig. Olek, lepiej się gra na takim lodowisku niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu? Zdecydowanie lepiej. Nie umiałem się doczekać powrotu na starą stodołę. No bo obiekt macie już ekstraklasowy. Jak powiedziałeś, drużynę dopiero będziecie mieć ekstraklasową, ale na pewno śledzicie, co dzieje się w PHL-u. No to przejdźmy tak płynnie do tego, co może dziać się w najbliższym sezonie. Takie podstawowe pytanie. Czy to będzie inny sezon niż zwykle? Bo inny niż zwykle był już w ubiegłym roku, ale ze względu na pandemię. Teraz możemy prześledzić transfery, możemy prześledzić drużyny. Czy myślicie, że znowu ten poziom jeszcze bardziej się wyrównuje? Moim zdaniem tak. No już teraz można powiedzieć, że jest bodajże 5 zespołów, które śmiało mogą marzyć o tym, żeby wejść do półfinału. Pewnie będą o tym też głośno mówić. Chodzi mi tutaj o JKH, GKS Tychy, GKS Katowice, Replast Unię, no i pewnie Krakowie, która jeszcze się wzmocni tam w dalszej części sezonu. Podhale pewnie też ma swoje ambicje. Przyszedł Marcin Kolusz, który też jest w stanie zrobić różnicę, więc ja spodziewam się bardzo wyrównanego sezonu i kto wie, może jakichś niespodzianek.
Oleg, jak ty odbierasz to, co wydarzyło się tak przedsezonowo w PHL-u? Ja myślę, że sezon ten będzie jeszcze bardziej wyrównany, ponieważ drużyny z dołu tabeli się wzmocniły, prezentują się bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie jakieś zaskoczenie, jakaś niespodzianeczka. A może być ktoś taki, kto będzie odstawał jednak od tej stawki, czy myślicie, że cała dziewiątka będzie się biła? Myślę, że cała dziewiątka się będzie biła. Oczywiście Nowy Targ tutaj mieli jakieś problemy na początku, ale widzę, że z tego wyszli, dobrze sobie radzą w sparingach i mam nadzieję, że właśnie cała dziewiątka się będzie biła o te najwyższe cele. Na rynku transferowym był bardzo duży ruch. Jak tak patrzyłem, no to zazwyczaj co najmniej 8-9 zawodników z klubu odchodziło, kolejnych 9 przychodziło. Czy takie rewolucje służą czemuś dobremu, czy potrzeba dużo czasu, żeby drużyna weszła na właściwy pułap? Tak pytam z punktu widzenia zawodnika. Myślę, że to jest kwestia indywidualna każdego zawodnika, jak się przystosuje do nowej drużyny, jak trener zgra tą drużynę, czy właśnie uda się im zgrać. Niektórzy zawodnicy nie pasują po prostu do różnych drużyn, niektórzy za to przychodzą i wpasują się w nią idealnie, prezentują się z dobrej strony, więc to, myślę, że to kwestia indywidualna. Mateusz, a jest coś, co tak przykuło twoją uwagę, patrząc na transfery? Bo już powiedziałeś, że z Jastrzębia kilku odeszło, ale mówiąc o Lidze Mistrzów, no, stwierdziliśmy, że godnie ich zastąpili, ale są też inne drużyny. Znaczy, dalej w pewnym sensie będę się trzymał JKH, bo zaskoczyło mnie, chyba też nie tylko mnie, przejście Zakarego Philipsa do Replast Unii, no bo wiemy też, że z obcokrajowcami, którzy przychodzą do naszej ligi, różnie bywa. Część zawsze są wysokie oczekiwania, nie zawsze są w stanie je spełnić. Akurat Zachary Philips odnalazł się fantastycznie w naszej lidze, o czym mówią też statystyki, zwycięstwo w klasyfikacji kanadyjskiej. No i na pewno przejście takiego zawodnika do Replast Unii, no uważam, to jest świetny ruch Oświęcimian, bo nie dość, że się solidnie wzmocnili zawodnikiem, który już naszą ligę zna, to jeszcze osłabili też jednego z najgroźniejszych rywali. A wietrzycie jakieś niespodzianki? Bo w ubiegłym roku wypaliła Energa, która grała znakomicie na początku sezonu. Myślicie, że w tym sezonie coś takiego jest możliwe? Ja myślę, że Sanok może właśnie zaskoczyć pozytywnie, ponieważ w tych sparingach przedsezonowych pokazali się z bardzo dobrej strony, tak szczerze nie spodziewałem się. Właśnie jest to drużyna budowana na głównie swoich wychowankach, młodych zawodnikach. Do tego właśnie doszło kilka obcokrajowców i prezentują naprawdę wysoki poziom. Mateusz? No tutaj też się zgodzę, że sam jestem ciekaw, co pokaże Sanok w tym drugim sezonie, bo tak jak już wspomnieliśmy, ta młodzież już trochę okrzepła, nabrała ogłady i doświadczenia. No nie wiem, czy też jestem ciekaw bardzo, bardzo energii, bo jednak stracili takich zawodników jak Siergiuszkin, Fiofanow, ale w sparingach znowu prezentowali się bardzo dobrze, no i myślę, że oni też jeszcze będą w stanie porywać punkty tym zespołom, które uważane są za faworytów. Ty powiedziałeś, że kandydatami do półfinałów są GKS Tychy, GKS Katowice i Replast Unia Oświęcim. Jakbyście tak spojrzeli na to, co się działo w tych zespołach przed sezonem, wydaje wam się, że znowu te drużyny będą walczyły o medale rzeczywiście? Bo na przykład patrzę na GKS Tychy, który był murowanym kandydatem do złota, nie do medalu, ale do złota w poprzednich sezonach, no to wydaje mi się, że przed tymi rozgrywkami tak znacząco swojej drużyny nie wzmocnił. Też mam takie wrażenie, że dużo się tam działo, ale czy na papierze zespół jest mocniejszy, nie wiem. Na pewno po tych takich tłustych latach w Tychach chyba jakaś formuła się trochę wyczerpała. No i po prostu coś trzeba było zmienić. Też jestem ciekaw, jak Tyszanie wejdą w ten sezon, jak będą prezentować się później w kolejnych miesiącach, ale ja cały czas uważam, że Tyszanie może nie są murowanym faworytem do złota, ale do medalu na pewno. Oleg, wy też pewnie w szatni rozmawiacie ze sobą o tym, co dzieje się w PHL-u i też śledzicie poczynania tych zespołów. To skoro o Tyszanach już Mateusz powiedział, to ciebie zapytam Unia Oświęcim GKS Katowice, bo tam dosyć duże rewolucje miały miejsce przed sezonem i czemu to może służyć i czym się to może skończyć? Jak moim osobistym faworytem właśnie do wygrania ligi jest Unia Oświęcim. Przeprowadzili właśnie dobre transfery, jak tutaj Krystian Dziubiński po świetnym sezonie w Białorusi. Tutaj dobre mnóstwo punktów. Myślę, że w polskiej lidze zrobi jeszcze więcej.
Tak samo Philips, też niesamowity zawodnik, też dużo punktów ograne. Myślę, że właśnie Unia może zdobyć złoto. Co do Katowic, dużo transferów. Nie znam dużo zawodników, tak szczerze, stamtąd. Śledziłem sparingi, aczkolwiek dobrze sobie radzili. Myślę, że też o medal mogą powalczyć i to nawet o złoty. No w Katowicach są dwa transfery, na które chyba warto zwrócić uwagę. Pierwszy to jest trener Jacek Płachta, który wraca do Katowic i dostał dużo czasu na budowanie drużyny, a drugi to jest John Murray. To chyba też taki najbardziej zaskakujący, albo jeden z najbardziej zaskakujących transferów. To na pewno tak. Ja jeszcze bym dodał przejście Patryka Woronki do Gieksy, który w Tychach mam wrażenie, że nie pokazał pełni swoich możliwości, pełni swojego potencjału, a kilka lat temu, kiedy był właśnie w Katowicach, no rozegrał świetne dwa sezony. Oczywiście John Murray też już nieraz pokazywał, że jest świetnym bramkarzem i w tych decydujących momentach on może zrobić różnicę i też myślę, potrzebował takiego nowego impulsu, jakim właśnie jest zmiana klubu. No a co do trenera Płachty, no to wszyscy wiemy, że to jest świetny fachowiec. Jeśli właśnie będzie miał sporo czasu, żeby ten zespół zbudować, poukładać, no to myślę, że GKS Katowice no też jest w stanie powalczyć nawet o Mistrzostwo Polski. Krakowia, jak powiedzieliście, pewnie będzie rozkręcała się w miarę sezonu i jeszcze będzie sprowadzała kolejnych zawodników. O Sanoku, Olek, powiedziałeś, że upatrujesz takiego troszkę czarnego konia w tej drużynie, natomiast zostało nam Zagłębie Sosnowiec, no i z ogromnymi problemami, tak jak powiedziałeś wcześniej, Podhale Nowy Targ. Często problemy hartują i może się okazać, że to drużyna, która prowadzona jest przecież przez Andrzeja Gusowa, wypali i to być może już na starcie. Zgodzicie się z tym? Znaczy, no już nawet w wywiadzie trener Gusow mówił, że był trochę zaskoczony tym, jak Podhale prezentowało się w sparingach i ma nadzieję, że przełoży tę dyspozycję na rozgrywki ligowe. No, nieraz właśnie tak szukam, myślę, że też przykład Polonii Bytom jest bardzo dobry, że nieraz im trudniej, tym lepiej, więc bardzo możliwe, że w Nowym Targu może nie chcę mówić, że wyszli z takiego założenia, ale wcale nie jest powiedziane, że Podhale też jakiejś niespodzianki nie sprawi, bo trener Gusow też znamy jego warsztat, jego metody pracy i choć jest na pewno jest szkoleniowcem wymagającym, to jednak potrafi z zawodników wykrzesać no, nieraz więcej niż pewnie sami myśleli, że są w stanie. W Polonii czasy trudniej, to pewnie już macie za sobą, tak? Mamy nadzieję, że są za sobą. Zagłębie Sosnowiec na koniec nam zostało jeszcze, gdybyście kilka słów powiedzieli o tej drużynie, bo w ubiegłym no, odstawali troszkę od tych mocniejszych ekip, a teraz wydaje się, że może być trochę inaczej. Zagłębie w tamtym sezonie właśnie na początku próbowało grać swoimi zawodnikami, Polakami. Z czasem zaczęli ściągać obcokrajowców. Ten trząs został drużyny zachowany. Pozostawili obcokrajowcy z tamtego sezonu, podpisali kontrakty. To było kilka transferów. Myślę, że właśnie to im pomoże i że będzie lepiej niż w tamtym sezonie. No, chciałbym, żeby tak było. No, też trudno nie wspomnieć o odejściu Rusłana Baszyrowa, który był taką rewelacją ligi i odkryciem. No i na pewno w Sosnowcu bardzo chcieli go zatrzymać, a na to się nie udało. Nie wiem, zobaczymy jak właśnie nowi zawodnicy się wkomponują w zespół Zagłębia, ale szczerze mówiąc tu jakoś tak mam takie przeczucie, że Zagłębie no, znowu gdzieś tam będzie jednak w dole tabeli. PHL rusza w piątek, w sobotę, niedzielę znowu kolejka młodzieżowej hokej ligi. Plan jest jasny? Plan jest jasny, 6 punktów. A przeszkadza wam to, że gracie w sobotę gdzie indziej, w niedzielę gdzie indziej? Nie przeszkadza osobiście, no tak jest MHL, tak jest ta liga stworzona, że no, jesteśmy do tego zmuszeni. Czasami godziny nie są odpowiednie, tak samo na przykład w sobotę graliśmy o 12 w Krakowie. Jest to godzina taka, wiadomo, jeśli wyjazd, trzeba rano wstać i tak dalej. Jesteśmy właśnie bardziej przyzwyczajeni do tych godzin późniejszych. Tak na przykład 18 to jest odpowiednia godzina na mecz. Na Ligę Mistrzów. Na Ligę Mistrzów. No to wszystko przed Polonią Bytom. Dziękuję wam bardzo za przyjście do studia. Aleksander Bodora, obrońca Polonii Bytom, która ma już 6 punktów po 2 kolejkach MHL-u na koncie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Mateusz Szpaczyński, TVP Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My zapraszamy państwa oczywiście na kolejne magazyny hokejowe. Zapraszamy także na nasze transmisje. Teraz nie tylko PHL będzie do zobaczenia, ale również mecze młodzieżowej hokej ligi będziemy
transmitować dla Państwa, także proszę śledzić uważnie, które będą. Do zobaczenia i do prześledzenia. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.